Nie mówię nie, Ale też teraz nie mówię tak. chyba zbyt dużo nabrałam, ale to właśnie, a może nie. Cześć wszystkim! Czy Was też już nudzą wszystkie klasyczne kosmetyki? Ciągle to samo! Mam dla nas alternatywę. Przetestujcie ze mną parę kosmetyków, które znalazłam, które uważam za dość nietypowe, może nawet dziwne. To co, zaczynamy? Pierwsze co będziemy testować to podkład, krem BB z Holika, który mnie tutaj zaskoczył tym, jaki ma aplikator. Zobaczcie. Jest to taka rolka. Dokładnie wygląda jak rolka do malowania, taka malarska. Pomalujmy sobie ściany. No i zobaczymy, jak się tego używa, jak ogólnie miałabym to nałożyć na twarz. Dobra, na opakowaniu było napisane, że trzeba przycisnąć ten przycisk i chyba trzymać, nie pamiętam, i zacząć go nakładać. No to zobaczmy. Przyciskam, jak widzicie, i nakładam. Trochę się nałożyło, ale chyba nie za dużo. Może go muszę wstrząsnąć do dołu. Ale powiem Wam od razu, że dość ciężko się przyciska i malujesz. Palec mnie już boli, a zrobiłam to przez sekundę i maluję. Tak, chyba trzeba rzeczywiście tak jakoś od dołu. Trochę dziwnie chyba się maluje, ale. Ale całkiem, no jakbym ścianę malowała. Dobra, namęczyłabym się moim zdaniem, jak miałabym całą twarz robić. Powiem Wam, że nie jest to najwygodniejszy sposób. Boli mnie już ręka, robię cały czas chyba jeden policzek. Ta gąbeczka wcale nie jest taka miękka, wydaje mi się, że miększa jest po prostu gąbeczka. Nie wiem. Dziwne. Nie mówię nie, ale też teraz nie mówię tak. Za to Holika, kocham kremy BB. Mam ich kremów bardzo dużo, używam na co dzień, więc jeżeli chodzi o kremy BB, to na pewno super. Jeżeli chodzi o aplikator, to nie jestem przekonana. I tu musicie wziąć poprawkę, że mi chodzi tylko i wyłącznie o aplikator, bo sam krem BB jest mega. Możecie zobaczyć, jak fajnie się mi wpasował w skórę. Słuchajcie, nałożyłam go poza kamerą, ponieważ aplikacja jego była dość trudna. To jest bardzo mały wałeczek. Może to jest fajne tam, nie wiem, na przykład pod oczko, ale tak, żeby na przykład jeszcze sobie dekolt pomalować i większą część twarzy, uważam, że to jest trochę za małe. Gąbka jest wygodniejsza. Możemy, już pokażę, tą gąbeczką wklepywałam. Możemy wtedy, o, sobie go doklepałam trochę gąbeczką. Jednak jestem fanką zwykłego Beauty Blendera. Za to zobaczcie, że krem BB pięknie wygląda na buzi. Jeszcze chciałam Wam powiedzieć, że kosztuje on około 100, a ja na promce go zgarnęłam za 80 parę złotych. Jak widzicie, tak wygląda ten krem BB na mojej twarzy. A teraz chciałabym Wam pokazać, jak zachowa się z pudrem. Biorę troszeczkę pudru transparentnego i klepuję. Możecie zobaczyć, że ładnie nam się zmatowiło wszystko. Się nie świecę jak psu jajca. Teraz szybko zrobię sobie oczko i przejdziemy do kolejnych produktów. Słuchajcie, kolejnym dla mnie niestandardowym kosmetykiem jest oto ten róż z MAKA. Zobaczcie, jaki ma niestandardowy kolor, taki burgundowy. Już widziałam tego typu kosmetyki w tych kolorach. Na przykład z AA, w bardzo też ciekawej konsystencji, był róż właśnie ten. Jak zwykle, nie pamiętam, bo się przesuwało tak. O, i wyglądał tak, tylko on był na mokro, całkowicie na mokro. Pigmentacja tutaj nie była taka duża. A my dzisiaj będziemy testować róż z MAKA, który ma konsystencję taką pudrową, pół delikatnie... To nie jest oleiste, to jest takie delikatnie lepkie, ale nie oleiste. Ten róż można na przykład nakładać gąbką. Ja Wam pokażę po jednej stronie nałożenie gąbką, a po drugiej stronie nałożenie pędzelkiem. Ten róż kosztuje około 185 zł. Zaraz zobaczmy, jak wygląda na palcu. Jest chyba dość mocno napigmentowany. Sprawdźmy na początku nałożenie go gąbką po jednej stronie, tej, którą mam odkrytą. Używam tej samej gąbeczki, którą używałam do podkładu. Po prostu odbijamy. Tak to wygląda. No, fajnie napigmentowany.
wygląda bardzo świeżo, mega. Jakby świetnie się pracuje nim beczką. A teraz zobaczmy, jak pracuje, tutaj odsłonię, jak pracuje mi się nim pędzelkiem. Nabieram. Chyba zbyt dużo nabrałam, ale to właśnie. I zobaczmy teraz, jak on wygląda w nałożeniu pędzelkiem. Nie wiem, czy to jest tylko moje złudzenie, ale mam wrażenie, że strona nakładana gąbką jest bardziej różowa, a strona nakładana pędzelkiem jest bardziej bordowa. Ale może ja coś źle widzę. Troszeczkę damy pędzelkiem na nosie. Możecie zobaczyć, jak to wygląda. Super mi się nakładało ten produkt gąbeczką. Mega, mega, mega nakłada się też pędzlem, więc tak naprawdę to jest taki multitasking. Przypuszczam, że można by było go użyć też na powiekach i delikatnie na ustach. Także maki z tej serii uważam za zajebiste. Teraz Wam pokażę ostatni produkt, który dla Was przygotowałam. Jest to błyszczyk z Vibo, który ma zmienić nam kolor ust, a jest przezroczysty z delikatnie fioletowym odcieniem, czyli on ma nam zrobić takie bardziej fioletowe usta. Jak widzicie, jest on półprzezroczysty i on po chwili ma mi nasycić moją pigmentację i zrobić im jakiś właśnie fajny kolor. Zaraz zobaczymy, sprawdzimy, bo akurat tego jestem bardzo ciekawa. Lubię takie fajne, dziwne produkty. Na początku zmyję sobie usta, bo ja tak zawsze lubię mieć bardzo podmalowane. Zostawię sobie tylko delikatnie obrysowane usta. No i dobra, teraz czas na tego mistrza. Pokażę Wam aplikator. Możecie tutaj sobie właśnie spojrzeć. Ma po prostu taką kuleczkę. Jak widzicie, już nawet na tej kuleczce jest delikatnie fioletowe. Zobaczymy, jak on zadziała na usta, czy jest bardzo oleisty. Wygląda na oleisty, a może tym wstrząsnąć trzeba. O, to jest zapach. Ja nawet nie sprawdziłam. Pineapple. Ananasu. Nie lubię, ale zobaczymy, jak działa. Chciałam powiedzieć, że to kosztuje 3 dyszki. Taki błyszczyk z dzieciństwa, bym powiedziała. Ja się pamiętam, że takimi kuleczkami w gimnazjum malowałam, ale one zazwyczaj były przezroczyste. Bardzo lubiłam. Też mi się to kojarzy z klejem. Nie wiem czemu, ale były takie kleje do papieru, po prostu coś czymś takim kleiło. O, czy to mi już zadziałało? Jakie mi się... hello! Jakie mam piękne usta! Nie sądziłam, że to tak szybko działa, bo posmarowałam i dosłownie za sekundę już miałam delikatnie zmieniony kolor ust. Ale fajne. W ogóle fajny odcień mi wyszedł na ustach. Powiem Wam, że jestem w szoku. Zobaczcie, jaki kolor. W ogóle taki cukierkowy mi wyszedł. Może ja mam taką pigmentację i w połączeniu z tym po prostu jestem cukiereczkiem. Naprawdę sztos. Chyba z tych wszystkich produktów najfajniejszym produktem dla mnie jest ten z Vibo. Ten produkt fajnie pachnie, fajnie wygląda, jest tani. Tylko brać. Jeżeli chodzi o inne produkty, to krem z BB Holika Holika nie jest moim faworytem na pewno. Dziwny aplikator i ciężko mi się nim pracowało. Natomiast róż z maka też jest bliski mojemu sercu. Super wygląda, możecie zobaczyć jeszcze raz na policzkach. Fajna aplikacja i nie jest ani suchy, ani mokry. Jest czymś pomiędzy i zajebiście właśnie wygląda. I na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to zapraszam na moje social media, które możecie zobaczyć tutaj. A tymczasem, pa!